Dzień dobry Państwu. Chcę nagrać dla Was ile paty. Już nagrałem na Majora. Całą prawdę. Ale nie nagrywaj. Dzwonił do mnie. Żebyś nie nagrywał na niego żadnych bzdur. Ja nie biorę, komputera nie biorę. Poszło expose i prosił Patrę, żeby nie nagrywać, więc nie będę nagrywać. Zobaczymy. Dzisiaj wstałem, wziąłem leki, zjadłem. Zaraz trzeba będzie drzewkę iść przynieść. Węgle przynieść i trzeba będzie rozpalić w piecu, popiół wybrać z pieca, wynieść do choboka i pomalutku dalej robić, naczynia pomyć, może pierwsze naczynie pomyję, bo ręce mam czyste. Później wezmę się za piec, za drzewkę przenoszenia i tak dalej. I rozpalę w piecu, rozłożę. No i będę siedzieć w domku, we własnym i będziemy sobie pomaluśku siedzieć. Dziś mamy 29 grudnia 2020 roku. Zbliża się koniec roku starego. Zaraz przyjdzie nowy roczek. No i znowu będzie stary. I tak będzie szło. Aż do końca. Aż do końca będzie szło. Znowu 31 grudzień. Znowu nowy roczek. I tak w kółko. I powiem dla Was, że składam na ten zbliżający się nowy roczek dużo zdrowia, szczęścia, pomocności, radości w życiu, Bożego błogosławieństwa, żeby Chrystus, Pan Jezus nowy narodzony, 2020-2021 roczek dla Was przynosił zawsze, zawsze dobroci, zawsze szczęścia, zawsze co Wy sobie pragniecie w życiu. Tego życzę z całego serca i trzeba żyć w dobroci. Jeden drugiemu człowiekowi musi odpowiadać: dzień dobry, do widzenia, dobranoc. Porozmawiać człowiek z człowiekiem, sąsiad z sąsiadem. Tak. Nie wyrabiać figlów w nowym roku. Przyrzec sobie, że ja nie będę wyrabiać figlów. Ja nie będę wyzywać. Ja nie będę przezywać sąsiada, sąsiadkę, kolegę, koleżankę, znajomych. Tak. Tylko normalnie zachowywać się tak, człowiek do człowieka. Żyć po Bożemu. Żyć tak, jak nakazuje Jezus Chrystus, Matka Boska, Pan Jezus. Miłujcie się, tak jak powiedział,
bracia, jak ja was umiłowałem. Miłujcie się, a miłowanie się to nie wyzywanie jeden drugiego wulgarnymi słowami, nie przezywanie się, tylko jednemu rękę podać, przywitać się, powiedzieć dzień dobry, jak rano wstajesz, możesz się iść spać, dobranoc. Spotykasz się kogoś, dzień dobry, powiedzieć, odpowiedzieć dla starszego osoby, a dla koleżanki, kolegi, cześć. Tak, a nie wyzywać się, to trzeba zapomnieć. Te słowa muszą wyjść z ust, pójść na suchy las, i suchy las ma zginąć, a ma świeży, ładny, piękny las zakwitnąć, wyrosnąć, zielony, żeby zieleń w nowym roku była piękniejsza, ładniejsza. Tak samo i ludzie będą piękni i tak dalej. Nie kłamać jeden drugiemu, nie oszukiwać. I to będzie bardzo, bardzo dobrze. I życzę wam w nadchodzącym nowym roku 2001, ażeby Bóg Wszechmogący dał dla was zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze dla wszystkich tu w Polsce, dla Polonii życzę. Z całego serca, z całej duszy życzę, ażeby Bóg Wszechmogący, Pan Jezus, was błogosławił. Szczęść Boże!